To są bałuty w Łodzi. Tutaj są uliczki czasami bardzo dziwne, więc jeżeli chcecie trafić w to miejsce, o którym za chwilę wam opowiemy, to zapamiętajcie, że to jest organizacja WIN 10. Zresztą to wszystko bardzo tak dziwnie tutaj sobie faluje. Mijamy bardzo fajny wiersz przygotowany przez Nitzan Mintz, swego czasu izraelską poetkę i artystkę, który tu jest po polsku, a tu na podwórku jest po hebrajsku. To też ważny element tego miejsca, bo jesteśmy przy numerze 10. Tutaj mieszkała, tu się wychowywała jedna z najbardziej niezwykłych łodzianek, niezwykłych Polek, która mając lat 16 została szpiegiem. Po prostu szpiegiem, takim prawdziwym, normalnie Jamesem Bondem w spódnicy, który działał na rzecz Armii Krajowej. I to do tego stopnia skutecznie, że w 1943 roku ponad 3000 samolotów brytyjskich, amerykańskich całkowicie, ale to całkowicie zniszczyło Hamburg. Ta historia zaczęła się dokładnie w tym miejscu, przy tym muralu, który uhonoruje tą niezwykłą kobietę, Halinę Schwarz. Opowiemy wam całą historię. Zapraszam za chwilę po więcej. Tak jak wam ostatnio obiecywaliśmy, zajrzymy do polskiej historii z II wojny światowej, a właśnie do historii Łodzi, bo o tym czasie, jeśli chodzi o Łódź, to za dużo nie wiemy. Sami łodzianie, musicie przyznać. Natomiast jesteśmy w miejscu absolutnie niezwykłym. To jest miejsce, które jest przy organizacji Wolności i Niezawisłość numer 10. I tutaj przed wojną mieszkała rodzina Kłombów. Między innymi mieszkała ta pani, którą widzicie tutaj na tym malunku, na tym muralu. Nazywa się Halina Kłomb, Halina Schwarz-Kłomb, później po mężu. Natomiast właściwie to jest polska Mata Hari. I to nie jest żadna przesada. Jedna z najsłynniejszych, najbardziej niezwykłych kobiet z lat 1939-45, agentka polskiego wywiadu Armii Krajowej, która doprowadziła między innymi do tego, że zniszczono cały przemysł stoczniowy, zbrojeniowy w Hamburgu podczas słynnych nalotów w 1943 roku. Dostała za to zresztą brytyjskie odznaczenia. Niezwykła postać, niezwykła osoba. Tym bardziej, że tą agentką świadomie zaczęła być, przygotowywać się do tej roli, mając lat 16. A wszystko zaczęło się dokładnie w tym miejscu, stąd ten bardzo interesujący mural, który symbolicznie przedstawia jej drogę od właściwie pianistki, bo chciała nią być, kiedy studiowała pianistykę, uczyła się pianistyki jako bardzo, bardzo młoda dziewczyna, mając zajęcia na ulicy Narutowicza. A potem, kiedy okazało się, że no nie jest jednak tak wybitną pianistką, wybuchła wojna i ona podjęła decyzję, że będzie walczyć z Niemcami. Przypomnę, miała 16 lat, kiedy rozpoczęła się jej niezwykła przygoda i podróż związana z byciem po prostu śpiewem. W związku z tym, że jej babka nazywa się Vogel i była po prostu Niemką, doszła do wniosku, że razem ze swoim dowództwem, że spróbują zrobić to w ten sposób. Volkslista, zniemczenie, wyrzeczenie się polskości, świadome, wyjechanie do Kalisza, żeby odciąć się od znajomych, od korzeni polskich, uczenie się niemieckiego w sposób absolutnie perfekcyjny, rozwijanie swoich zainteresowań związanych z pielęgniarstwem w szkole niemieckiej, potem praca w określonych miejscach, między innymi dla jednego faceta, który był strasznym bandziorem, wysyłał po prostu na śmierć Polaków i Żydów, prowadził te wszystkie listy okropne, proskrypcyjne i ona stała się jego guwernantką, wyciągała różne dane, wyciągała różne informacje. Potem wylądowała w wielu miejscach w całych Niemczech, pracując w Berlinie, pracując w Monachium i wreszcie pracując w Hamburgu. I to jest w ogóle niesamowita historia, bo właśnie tam w Hamburgu udało jej się zdobyć bardzo dokładne plany miasta, dokładne plany związane z przemysłem zbrojeniowym, z tym wszystkim, co było związane z portem hamburskim. I dzięki tym planom, dzięki tym materiałom rozpoczęła się słynna akcja Gomora. Zresztą tutaj na tym muralu można znaleźć namalowane brytyjskie, amerykańskie superfortece i Wellingtony, które przeleciały w liczbie około 800 trzy razy, bombardując, niszcząc całkowicie Hamburg, całkowicie przemysł zbrojeniowy niemiecki, właśnie dzięki pracy wywiadowczej naszej łódzkiej dziewczyny, która tutaj mieszkała. Bombers of the 8th United States Air Force, taking off from air drones in England, continue their round-the-clock devastation of war plants in Nazi Germany.
Aerial photographs show the results. 7 square miles of Hamburg's war industries, docks, military installations, flattened and in ruins. To była słynna akcja Gomora, która właściwie zniszczyła całkowicie Hamburg, zniszczyła całkowicie przemysł niemiecki. Nasza agentka, która do tego wszystkiego doprowadziła, prowadziła też niesamowitą akcję, która nazywa się akcją N. To była akcja pod jakby no, niszczenia morale niemieckich żołnierzy, cywili, przynosząc prawdziwe informacje z frontu o tym, jak naprawdę to wszystko wygląda, co się stało pod Stalingradem, że Niemcy przegrywają, że dzieją się różne dziwne rzeczy, także o straszliwych zbrodniach. To też była działalność, która była bardzo, bardzo ważna. Właściwie jej rola, jeśli chodzi o osłabienie przemysłu obronnego hitlerowskich Niemiec, jest absolutnie nie do przecenienia, co potwierdziły wspomniane wcześniej przeze mnie odznaczenia brytyjskie. Po wojnie, bo jak się okazuje, jak się jest bohaterem, jak się ma swój sposób, takie myślenie absolutnie niezwykłe, to się nie kończy wszystko dalej. Oczywiście po wojnie jak to zwykle, UB, prześladowania, że kolaborowała z Niemcami, za udział w Armii Krajowej, no różne rzeczy. Oczywiście jeszcze jest niezwykła historia, do której będzie warto wracać z samego końca wojny, kiedy w końcu ją aresztowali Niemcy. Udało jej się uciec z obozu kobiecego. No naprawdę historia i życie, które spokojnie w hollywoodzkim filmie by się sprzedało w sposób absolutnie kapitalny. Jeszcze jest jedna ważna sprawa w tym wszystkim, że po wojnie, kiedy w 1948 roku Helena Schwarz podjęła decyzję, że zostanie lekarzem, to była też decyzja świadoma po tych wszystkich strasznych rzeczach, które zdarzyły się w czasie wojny. Pomyślała sobie, że etyczne podejście do świata będzie bardzo, bardzo ważne. I została lekarką, ale też osobą, która wymyśliła coś niesamowitego. Mianowicie wymyśliła uniwersytet trzeciego wieku. Wymyśliła, żeby osoby, które wchodzą w starość, które często są samotne, które często nie mają na siebie pomysłu, uważają samych siebie już za trochę niepotrzebnych, a przecież są cały czas intelektualnie sprawne, ważne, które mogą przekazać różne historie, żeby te osoby zachęcić do ponownego uczenia się, spotykania, bycia wzorcem dla młodych. I te uniwersytety trzeciego wieku, które ona właśnie wymyśliła i założyła, rozpowszechniły się w Polsce, w całej Europie. To jest w ogóle niezwykły dorobek. Od bohaterskiej nastolatki, szpiega, przez bohaterską dziewczynę, która nie poddała się torturom niemieckim, nie poddała się represjom Urzędu Bezpieczeństwa po wojnie, do wybitnej, niezwykłej postaci lekarki, która zadbała o osoby starsze, osoby chore, osoby, które u schyłku wieku nadal chcą być potrzebne i ważne. Co jest w tym wszystkim najwspanialszego, że to nasza łódzka dziewczyna, stąd właśnie z Bałut. Zapraszam koniecznie na ten spacer bałucki, żebyście odnaleźli ślady Haliny Schwarz-Kłomp, bo naprawdę warto. Wspaniała postać, wybitna łodzianka, wybitny człowiek. To tyle.